Dzień dobry. Trochę długa przerwa na kanale, ale to bierze się z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki dosyć oczywisty, a mianowicie jeśli samochód jest nowy i jest tam jakimś nowym egzemplarzem czy nowym faceliftingiem na rynku, to zawsze jest co o nim powiedzieć, a teraz to już wszyscy wszystko wiedzą, bo jeździ tego bardzo dużo i myślę, że raczej bez większych problemów. A drugi powód jest taki dość prozaiczny. Bardzo pracowity sezon miałem, bardzo dużo pracy było w ciągu lata i na nic nie było czasu, nawet na to, żeby odpisać na maile, bo wszystko było kosztem czegoś. Ale teraz dojechałem do Dębicy. To, że jestem w Dębicy, nie jest przypadkiem i to też ma związek z tym samochodem, ale to powiem później, żeby się dzisiaj zbytnio nie rozgadywać. Na początek odniosę się do wielu maili i próśb, jakie dostałem, związanych z wersjami oprogramowania. No bo te magiczne źródełka i te magiczne linki, które miałem i kiedyś tam podlinkowałem pod instrukcją, jak zaktualizować oprogramowanie w Maździe, źródełko wyschło. To już mówiłem o tym chyba rok temu. I dostałem wiele próśb o to, czy mógłbym jakąś wersję oprogramowania podesłać. Ja teraz hurtem na to odpowiem w najbliższych dniach, bo akurat tak się złożyło, że będę miał troszkę więcej czasu, szczególnie w listopadzie. Bardzo dużo pytań odnośnie Mazdy dotyczyło wymiany oleju w skrzyni biegów automatycznej. Albo czy to zrobiłem, albo dlaczego tego nie zrobiłem, albo czy to uwagi, że to powinienem zrobić, a tego nie zrobiłem. A to, że nie mówiłem, to nie znaczy, że nie zrobiłem. Ale tak. Póki samochód był na gwarancji producenta, to byłem bardzo niechętny do tego, żeby ktokolwiek inny niż ASO w tym samochodzie prowadził jakiekolwiek ingerencje. No bo producenci bardzo chętnie lubią zwalać później na te ingerencje w przypadku naprawy gwarancyjnej, szczególnie. Dobra, nie mam uchwytu do telefonu, go tak tylko postawiłem, oparłem o ekran nawigacji. I to jednak nie był dobry pomysł, ale to może znak, że warto się zatrzymać, powiedzieć, co mam do powiedzenia i pojechać dalej, zamiast łączyć te dwie rzeczy w jedną. Kontynuując, odnośnie do wymiany oleju. Nie chciałem, żeby serwisy inne niż ASO ingerowały w ten samochód w trakcie, kiedy on jest objęty jakąś ochroną gwarancyjną i kiedy jest w leasingu. Dlatego, że jakakolwiek ingerencja później zawsze prowadzi do sytuacji konfliktowej, a jak wiemy, ASO są bardzo kreatywne i potrafią stwierdzić, że potrafią doszukiwać się związku wszystkiego ze wszystkim i myślę, że nawet byliby skłonni stwierdzić, że wymiana oleju w skrzyni biegów spowodowała awarię silnika albo tego typu rzeczy. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca. Ale nie mogłem znaleźć ASO, które by podjęło się wymiany oleju, szczególnie wymiany dynamicznej. Na statyczną to jeszcze by się ktoś tam znalazł, ale na dynamiczną nie chciał się znaleźć nic, nikt. Więc tak pojeździłem i w końcu stwierdziłem, że no, gwarancja minęła. Samochód miał przejechane prawie 200 tysięcy kilometrów. Warto byłoby ten olej wymienić. I teraz pytanie, gdzie? I okazuje się, że to nie jest taka prosta sprawa, bo człowiek otworzy Google'a. Otworzy Google'a, wpisze sobie na przykład wymiana oleju dynamiczna w skrzyni automatycznej, widzi tam ileś wyników, no i robi to na przykład o godzinie pierwszej w nocy, bo wtedy mam zazwyczaj czas. Pisze maile. Ja, kiedy są terminy? Ile by Państwo chcieli w takim i takim samochodzie? Albo nikt nie odpisze, albo odpisze, ale już później nie odbiera telefonu tego, który podał w stopce. Albo odbiera telefon i nawet się powie, żeby zadzwonić za 2 dni, po czym już przestaje ten telefon odbierać. Jakoś nie miałem szczęścia chyba, nie mogłem tego wymienić. Aż w końcu trafiłem na pewien kanał YouTube'owy, znaczy ja na niego trafiłem wiele lat temu, prawda, miłośników motoryzacji na czterech kółkach, którzy sobie otworzyli sieć warsztatów i tam był jakiś odcinek o wymianie oleju właśnie dynamicznej w skrzyni biegów. I tak się złożyło, że ja pracuję w Warszawie i spędzam w Warszawie no, dość dużo dni w miesiącu, a oni mają w Warszawie, a tak ściślej mówiąc to w Bemowie, swój warsztat. Tamten samochód zawiozłem,
No i wreszcie, bez problemu, udało mi się umówić wizytę, zawieźć samochód, wziąć tam samochód zastępczy, na drugi dzień samochód odebrać, olej był wymieniony. Dlaczego wymieniłem olej? Tylko dlatego, że uważam, że w samochodzie, który w momencie jak ja ten olej wymieniałem, miał przejechane bodaj 210 tysięcy kilometrów, wypadało już takiej wymiany dokonać. Z tą skrzynią się nic nie dzieje i po wymianie oleju dynamicznej nadal się nic nie dzieje, czyli widocznie ta skrzynia jest w całkiem dobrym stanie, skoro ta wymiana ani nie poprawiła, ani nie pogorszyła odczuć moich zjazdy tym samochodem. Zostało wymieniane tego oleju dosyć dużo, musiałbym zerknąć na fakturze, najwyżej napiszę w materiale do filmu, ile litrów, ale z tego co pamiętam to było coś koło dwukrotności, czy przynajmniej półtorakrotności nominalnej pojemności olejowej tego układu, co przy takim wieku, czyli przy samochodzie, który w momencie wymiany miał ponad 6 lat, miał przejechane 210 tysięcy kilometrów, jest całkiem normalny. No, ten olej siłą rzeczy w jakiś tam sposób był zasypiony. To też swoją drogą, dlatego warto go wymieniać. A siłą rzeczy, jak on jest zasypiony, to czyszczenie i pukanie układu w skrzyni automatycznej przy wymianie dynamicznej polega na tym, że robi się to olejem, czyli leje się olej, ten olej tam pracuje, on się ubrudzi, no i tak, prawda, się przelewa ten olej tak długo, aż ten olej na wyjściu jest mniej więcej tak samo czysty. Cena była bardzo w porządku. To znaczy wraz z olejem kosztowało mnie to 2000 zł, sprawdzę na fakturze, ale chyba nawet mniej. I tutaj panowie też bardzo uczciwie postąpili, dlatego że kupili ten taki olej, jaki jest wymagany przez producenta do tego samochodu. Kupili go kilka baniek i niejako powiedzieli wprost, że oni tam nie zużyli wszystkich, tam z ostatniej bańki nie zużyli wszystkiego i mi tam policzyli proporcjonalnie, tam te bańki były chyba 5-litrowe, policzyli mi chyba z tej ostatniej za 3 litry, a nie za całą, pomimo że im ta bańka teraz, znaczy tam te 2 litry oleju zostały. Więc to moim zdaniem bardzo na plus. Przy okazji wymieniłem z tyłu tarcze i klocki hamulcowe. I to jest w ogóle temat, o którym ja już kiedyś mówiłem przy okazji serwisu po 3 latach. Otóż przy ostatnim serwisie, takim w ASO, panowie stwierdzili, że te klocki i tarcze powinny być wymienione. Znaczy powinny być wymienione tarcze, no a klocki to siłą rozpędu, bo jak się wymienia tarcze, to się wymienia klocki. Ale dlaczego one powinny być wymienione? Bo skorodowały. Oryginalne tarcze hamulcowe, takie OM-owe, kupione w Maździe, które nie są w tym samochodzie od nowości, tylko były w tym samochodzie założone przez tam bodaj 3 lata, skorodowały. Skorodowały do tego stopnia, że się kwalifikowały do wymiany. Miały jeszcze kilka milimetrów grubości do limitu, można byłoby nimi na tych tarczach jeszcze spokojnie pojeździć, ale były skorodowane. Ja normalnie wymieniłbym to w ASO. Jak pewnie pamiętacie, za wymianę tarcz i klocków tam bodaj 3,5 roku temu, czy to już prawie 4 lata temu, chcieli ode mnie coś koło 1000 zł, nawet trochę więcej, i się na to zgodziłem. Tym razem chcieli 2000 zł, no i powiedziałem, że za taki gównolit, który szybciej koroduje niż się zużywa, to ja 2000 zł nie zapłacę. No i tutaj przy okazji wymiany oleju w skrzyni automatycznej kupiłem tam jakieś tarcze i klocki właśnie w tym miłośnikowym serwisie. Kosztowało mnie to tam bodaj 800 zł, czy tam 900 z robocizną, już nie pamiętam. No ale to były w porównaniu do ASO jakieś śmieszne pieniądze. W sensie to tam może 40% tej kwoty. No a to trzeba było już zrobić. No po prostu trzeba było, no bo nie można jeździć na skorodowanych tarczach. No ja nie jestem takim typem. Więc zrobiłem to. Dalej poruszałem w którymś z odcinków, znaczy w sumie to w ostatnim nagraniu, kwestię felg, a dokładnie kwestię tego lakieru, z którym się dzieje to, co się dzieje. Bo o to też dostawałem wiele pytań, co z tym zrobić. Z tym można zrobić tylko jedną rzecz i to właśnie zrobiłem 2 dni temu. Trzeba zdemontować felgi, wypiaskować felgi, i je tam kilkuwarstwowo, czyli podkładem, kolorem i lakierem, polakierować jeszcze raz. Ja to zrobiłem w warsztacie, który współpracuje z lakiernią, a ten warsztat przechowuje i wymienia mi opony od wielu lat, nie tylko w tym samochodzie. Za taką usługę zapłaciłem 1900 zł. Efekt moim zdaniem jest bardzo ładny, kolor jest ciut inny niż pierwotnie miał być, ale mi się ten kolor podoba, tam się już nie rzepiałem, to było tak, że
wybierałem z próbnika, który okazało się, że był nieaktualny. Poleciałem za granicę, no i pan do mnie dzwoni i mówi, że ten próbnik to jest tam sprzed 2 lat, a teraz te kolory są inne. Natomiast to tam niech panowie coś dobierą takiego samego. Dobrali panowie, bardzo mi się podoba, przede wszystkim dlatego, że wreszcie te felgi wyglądają normalnie. Poprzednie felgi, już pominąwszy to, że tam było trochę mojej winy, bo kilka razy zahaczyłem o krawężnik czy o coś i one były takie już porysowane. Krawędzie tych felg były niezaładne, no jednak samochód miał przejechane 200, tam 30 tysięcy kilometrów w momencie zmiany tych felg. Nieakceptowalne było to, że lakier z tych felg po prostu schodzi. Poza tym z samochodem nie dzieje się nic złego i to mnie bardzo cieszy. Leję olej, wymieniam go nadal co 10 tysięcy kilometrów, leję paliwo, leję płyn do spryskiwaczy i nic więcej nie muszę robić. Dla mnie jest to samochód, nie chce mi się go wymieniać, ja bym chętnie już normalnie bym pewnie wziął nowy samochód w leasing, ale nie ma na co. Ciężko jest kupić ładnego sedana, który będzie taki bezproblemowy, wolno sący silnik, żadnych awarii, nic nie wymieniałem, teraz pewnie wymienię świecę za 10 tysięcy kilometrów. Piękna sprawa. A na koniec odniosę się do... Aha, właśnie jeszcze powiem. Odnośnie tego miłośnikowego warsztatu. Jestem bardzo miło zaskoczony, dlatego że tak. Standard obsługi prawie jak Waso. Nie ma tam, powiedzmy, ładnej perfumerii, jak się wchodzi, taki jest zapach normalny, bardziej warsztatowy. Nie ma tam rozpyskanych jakichś perfumów, ale mnie tam takie fajerwerki nigdy nie interesowały. Wchodzę czysto, schludnie, protokół przyjęcia serwisu, protokół oddania do serwisu, ceny bardzo ok, samochód... Nie muszę, tak jakby jak człowiek oddaje coś, ma protokół, że oddał swój samochód, który jest tam warty kilkadziesiąt tysięcy złotych, ma napisane, w jakim on był stanie w momencie jego przyjęcia, to czuję się bezpiecznie. Nie ma czegoś takiego, jak się czasami oddaje samochód tam do pana Waldka za rogiem, gdzie później się okazuje, że jest 5 gniotek, których wcześniej nie było, a pan mówi, no panie, przecież pan to miał, to stary samochód. I później idź z takim i się kłóć. Tam wszystko było zrobione tak jak Waso. Przyjeżdżasz, protokół, oddanie do serwisu, zwrot z serwisu, kulturka, bez tam, prawda, jakichś przekleństw, bez wykucania się, bez krzyczenia, wszystko tak jak powinno być. Jedyne zastrzeżenie, jakie mógłbym mieć, no to samochód zastępczy, nowy, tam przejechane może 30 tysięcy kilometrów, w stanie dobrym, ale po prostu no, przydałoby się to wnętrze czasami wyczyścić. To wnętrze było tak zasypione, ja go wziąłem na jedną dobę. Było takie, znaczy, nawet nie takie zasypione, że nie wiem, ktoś jogurt wylał na kanapę. Nic takiego, po prostu takie no, zakurzone, takie nieświeże. No warto byłoby jednak samochód zastępczy czasami odkurzyć, szczególnie jak się prowadzi taki raczej poważny serwis. No a na koniec odniosę się do jeszcze jednej rzeczy, bo sam jestem tatą 2-latka, to mój synek skończy 2 lata za 2 tygodnie i pojawiło się teraz takie nagranie w internecie na pewnym kanale, prawda, bandyty, który tam się nazywa bodaj Bandyta z kamerką, czy Bandyta drogowy, nagranie podlinkuję, jak gość SUV-em przejechał po 2-letnim dziecku. No wygląda to strasznie, szczególnie dla każdego rodzica, który ma 2-letnie dziecko. Ale siedzę teraz w samochodzie, który jest trochę niższy, bo Mazda, jak wiadomo, 6 to nie jest SUV. Jakby mi synek wszedł teraz pod maskę, to ja bym go nie widział. I ja mam pytanie, czy my mamy wrócić do prawa czerwonej flagi, że będzie szedł gość z czerwoną chorągiewką i z flagą i odganiał ludzi, którzy są przed samochodem? Czy ja, zatrzymując się na skrzyżowaniu, mam wyjść z samochodu, sprawdzić, czy kogoś nie ma pod maską? A co się stanie, jak ja wyjdę z samochodu, sprawdzę, że tam pod maską nikogo nie ma, później wrócę i w momencie, jak wrócę i będę wsiadał, ktoś lub coś tam się pojawi. No, nie można nakładać, jest takie powiedzenie ad impossibile nemo obligatory. Nie można, czy powiedzenie paremia prawnicza, żeby tak ładnie mówić, że ostatnio mówię jak lump spod budki z piwem. Nie można na kogoś nakładać obowiązków niemożliwych do spełnienia. Rodzice mają psi obowiązek się tym dzieckiem opiekować. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może się samo poruszać po drodze publicznej. Gdzie byli rodzice? Na nagraniu z tej kamery ich nie widać, pewnie szli tam 10 czy 20 metrów dalej. No nie wiem, no jak ktoś ma małe dziecko, ja sam powiedziałem, że ja swojemu dziecku kupię smycz, bo mały jest bardzo żywiołowy, bardzo trudno jest go upilnować. Kupię mu po prostu taki plecaczek z taką smyczą, żeby go trzymać na sznurku, po to właśnie, żeby do takiej tragedii nie doszło. No i to tyle, co mam do powiedzenia. Odezwę się teraz troszkę szybciej, nie za kolejne pół roku czy rok, tylko troszkę szybciej, bo kilka tematów z tą Mazdą się pojawi, więc na bieżąco będę starał się zaktualizować, a te osoby, które czekają na odpowiedź mailową w sprawie oprogramowania, niektóre to już czekają dobre pół roku,
Bardzo przepraszam, postaram się naprawić i w ten weekend usiądę do komputera, zbiorę te maile, zuploaduję tam ten plik na jakiś dostępny serwis i wyślę linki tym osobom, które były zainteresowane. Bardzo dziękuję i do zobaczenia wkrótce.